O nie. Dobra, chyba się nada. Siemaneczko klockowe świry. Z tej strony pan Szczupak, który mówi jak jest. A jest bardzo dobrze, albowiem postanowiłem sobie nieco pomockować. Jak mogliście zobaczyć, tematyką tego mocka będzie Lego Batman Movie, czyli zbuduj coś dla Batmana. Tak więc zapraszam najpierw na krótką fotorelację, a później na mój słowny opis. A teraz kilka słów co do samego mocka. Sam mocek przedstawia niewielkiego mecha dla Batmana, dzięki któremu Batman może na przykład podnosić nieco cięższe rzeczy i uwalniać na przykład górników, którzy zostali uwięzieni w kopalni, lub też podnosić obalone drzewa i udrożniać drogi, ale również dzięki temu mechowi Batman może walczyć z przeciwnikami, których siła przeważa jego własną. Sam mech powstał na podstawie jednego z dodatków do magazynu Lego Nexonites i był to mech potężny, coś takiego, naprawdę świetny dawca elementów i dzięki niemu właśnie powstał ten niewielki mocek. Sam mocek nazwałem Exobat 1 i myślę, że nazwa jest naprawdę adekwatna. Mamy tutaj dobre miejsce dla naszego pilota, którym jest oczywiście Batman. Mam takie joysticki, różne takie komputerki i w ogóle, dzięki którym panuje nad całym tym mechem. Mech ten ma całkiem chyba dobrą artykulację, jego nogi ruszają się tylko w jednym miejscu, ale można go ustawić naprawdę w różne sposoby. Również jego ręce są ruchome w barku, ale również zginają się w łokciu i w nadgarstku. I myślę, że ogólnie kolorystyka jest naprawdę dobrze dobrana, czyli przeważający czerń oraz szarość. No i mam tutaj również takie ogromne lampy, dzięki którym Batman zobaczy wszystko w ciemności. Z tyłu natomiast mamy dwa takie silniki odrzutowe, dzięki którym Batman może latać oraz nieco wyżej skakać. Myślę, że cała konstrukcja jest bardzo dobrze zbita i nic się tutaj nie rozpada, oprócz tych lamp, które się nieco tak luźno trzymają. Ale no cóż, inaczej tego nie mogłem zbudować, a chciałem, żeby właśnie to tak wyglądało, ponieważ dzięki temu ten mech nabiera takiej masywności. I to by było na tyle. Co sądzicie o tym mocku? Piszcie mi w komentarzach, jeżeli ciekawi was jakiś element budowy, to również możecie się o niego zapytać. I to było na tyle. Mam jeszcze tutaj jeszcze tylko takie bardzo ważne ogłoszenia parafialne, bardzo ważne. Pozdrowić fankę numer 1 na całym świecie, Julii. Czuj się pozdrowiona oczywiście. Jeśli chcesz, napisz w komentarzach, jak się teraz czujesz. No i to by było na tyle. Jak zwykle zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarzyk, no i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak więc trzymajcie się, z tej strony był pan Szczupak, który mówi jak jest.